swoją karierę piosenkarską dość dawno, dlatego że to był rok 1984. W studio radiowym w Szczecinie nagrał pan z zespołem pierwszą swoją piosenkę. Tak się chyba to zaczęło. Tak, to było kilka piosenek i to był 1884. To był mój pierwszy zespół wrocławski Funk Factory. I moje pierwsze piosenki w studiu, miałem dużą, bardzo tremę, ale świetnie przez to wspominam radiowe studio szczecińskie, w którym miałem jeszcze okazję parę razy nagrywać Kapitalne Czasy. Tak. Rok później na Festiwalu Opolu w koncercie debiutów zdobył pan główną nagrodę imienia Anny Jantar. Tak, to prawda. Jacek Cygan wyłowiwszy mnie w takich eliminacjach ogólnopolskiego młodzieżowego przeglądu piosenki, czyli po prostu taki konkurs. No, zaczęło się od mojego miasta rodzinnego Kalisza, później przez międzymiejskie, wojewódzkie i wreszcie dotarliśmy do Złotej Dziesiątki, tak zwanej została wybrana taka elitka. Zdaniem jury i dopuścili nas do debiutów opolskich. Jacek Cygan wtedy wyłowiwszy mnie z owego tłumku podarował mi piosenkę, słowa, które dopisał do kompozycji, pięknej jazzowej kompozycji z Krzesimira Dębskiego pod tytułem Przyszli o zmroku. A później były kolejne festiwale i konkursy w kraju i również za granicą. No tak jest zwykle, tak wygląda zwykle biografia każdego artysty, że bierze udział w konkursach, choć ja nie jestem zwolennikiem festiwali konkursów. Ludzie lubią takie zmagania, a dla nas to jest po prostu jakiś szczebel w drodze naszym rozwoju. Pan ma szczęście do Krzesimira Dębskiego i do Jacka Cygana, jeśli chodzi o kompozycje, o teksty. 99 rok. Powstaje film Ogniem i Mieczem i tam ta słynna Dunka, z tego pan jest bardzo znany, z tej piosenki w duecie, no jakby nie było, z laureatką Eurowizji Edytą Górniak. No tak. Zostałem zaproszony do udziału w tym projekcie, bardzo się z tego cieszyłem, bo to przecież epopeja narodowa, Ogniem i Mieczem, śpiewanie piosenki z Edytą to sama przyjemność i dodatkowo była to taka piękna kompozycja Krzesimira Dębskiego i stylizowany tekst Jacka Cygana. Pomyślałem, że to rzecz niezwykła i dlatego z chęcią wziąłem w tym udział. I w tym samym roku, ale troszeczkę później, po premierze Ogniem i Mieczem, wystąpił pan na Eurowizji właśnie. Tak. To było już po mojej pierwszej płycie. Mówiąc szczerze, to było takie zajście między płytami. Moja firma płytowa postanowiła, żebym ja na ten festiwal pojechał. Ja preferowałem inne, ale tak to już jest, że pewne rzeczy się wykonuje. Cóż, zaśpiewałem piosenkę Sewryna Krajewskiego i Wojciecha Ziembickiego pod tytułem Przytul mnie mocno. Myślałem, że to będzie adekwatna rzecz do śpiewania w Jerozolimie. Bardzo sobie, najbardziej z tej Eurowizji ceniłem sobie to, że była w Jerozolimie. Tak. Od 2002 gdzieś roku zaczęła pana fascynować muzyka gospel i utworu o troszeczkę takim zabarwieniu religijnym. W jednym z wywiadów powiedział pan dosłownie tak: jestem chrześcijaninem i nie jest to żadna tajemnica. No tak, no, jaka to może być tajemnica? Jestem człowiekiem, który najkrócej mówiąc myśli o ciele jako bardzo fajnie wymyślonym wykwicie natury, ale również dusza jest świetnie wymyślona i myślę, że można śpiewać o całym człowieku, opowiadać o całym człowieku dopiero wtedy, kiedy śpiewa się o jego ciele i duszy. Dlatego robię to naturalnie. To nie tak, że zacząłem się nagle interesować gospelem, zawsze się nim interesowałem. Zawsze fascynowała mnie muzyka czarnych, wykonywana przez czarnych. Nadal jej z przyjemnością wielką słucham i jest dla mnie ogromną inspiracją. Cenię sobie wszystko, co w tej muzyce jest dla mnie ważnego, czyli po prostu wielką ekspresję, improwizację w rytmie, w melodyce, piękne, duże, brzmiące głosy i te niezwykłe harmonie oraz teksty, które mówią o ciele i o duszy właśnie.
Tak, ma pan dość obszerną, bogatą dyskografię i na zakończenie w tym ostatnim pytaniu chciałbym pana zapytać, kiedy kolejna płyta i co na niej będziemy mogli znaleźć, czyli usłyszeć, a być może i zobaczyć, bo może będzie jakieś w załączeniu DVD z jakimś tam wideoklipem. To taka będzie dla pana bezpłatna reklama u nas. Bardzo proszę. Właśnie kończę następną płytę. Ostatnią nagrałem i wydałem w 2006 roku, nazywała się Zwykły Cud. Przyszedł czas na zmianę. Spotkałem świetną artystkę i producentkę ze Stanów, z Los Angeles. Nazywa się Wendy Waldman. Ona może jest najbardziej znana z takiej piosenki, która nazywa się Save the Best for Last, którą śpiewała kiedyś Vanessa Williams. My tę piosenkę między innymi nagraliśmy na płycie w duecie z Basią Trzeczeleską. Przyjęła moje zaproszenie i zaprosiła mnie na swoją płytę też z inną piosenką. Bardzo się z tej współpracy cieszę. Cieszę się też z tego, że w płycie, która nazywa się Signs, czyli Znaki, wzięli udział polscy instrumentaliści i amerykańscy instrumentaliści. To jest taki swoisty most. Płyta powstawała w Polsce i w Los Angeles. Trochę w Nashville jeszcze i trochę w Chicago. To jest moja nowa inspiracja, muzyka folk. To jest mój drobny tribut dla amerykańskiej muzyki z zawęgła kaliskiego. Postanowiłem, że podziękuję i Johnny Mitchell, i Bobowi Dylanowi, i czarnym chórom. Czarny chór też zaśpiewał, chór z Los Angeles ze mną zaśpiewał w trzech piosenkach, z czego się też bardzo cieszę. Płyta jest cała po angielsku, bo naturalnie powstawała po angielsku, ale jest ukłon w kierunku polskiej publiczności. Jest piosenka, która nazywa się Rzeczy zmieniają się. I chociaż była nagrywana w Alabamie, jest po polsku. Powiedział pan, że o Kaliszu, tak, bo pan pochodzi, w ogóle urodził się pan w Kaliszu. A mieszka pan gdzie teraz? Zostałe w Warszawie? Mieszkam w Warszawie, ale mam też takie letnisko pod Kaliszem, gdzie się cała rodzina i przyjaciele spotykają. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.